Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego Antoniego Pustelnika, wypisany przez świętego Atanazego Wielkiego. Żył około roku pańskiego 324. Antoni Egipcjanin, wychowany u zacnych rodziców w pobożnym i chrześcijańskim ćwiczeniu, z dzieciństwa wysokich cnót nasienia po sobie pokazował. A będąc osierocony śmiercią rodziców swoich, wespółek z siostrą maluczką, ledwie pół roka, gospodarstwa pilnując, wspomniał jako za apostołów imiona przedając chrześcijanie, pieniądze do nóg apostolskich przynosili. I to sobie mile rozbierając, wszedł do kościoła i usłyszał onę Ewangelią o bogatym młodzieńcu. Chcesz li być doskonały, idź a przedaj wszystko, co masz, rozdajże ubogim, a pójdź naśladuj mnie, a będziesz miał skarb w niebie. Które słowa tak przyjął, jakoby je Pan Jezus do niego samego właśnie rzekł. I szedłszy do domu, siostrę opatrzywszy i przyjaciołom odleciwszy, majętność swoją wszytkę na ubogie rozszafował i począł kosztować żywota pustelniczego. Często się na miejsca osobne do jednego starca, który niejaką mu drogę do tego swym przykładem ukazował, skradając. Gdzie postem, a ustawiczną modlitwą i nocnym wstawaniem ofiarę Bogu czyniąc przemieszkiwał. O kimkolwiek pobożnym i świątobliwość, jaką żywota prowadzącym usłyszał, tam bieżał jako pszczoła miód cnót rozmaitych z każdego kwiecia zbierając. Wielkie się nauki i ksiąg czytania nie wdawał. Jedno, co z Pisma Świętego usłyszał, to na pamięci, jako na wyrytym kamieniu chował, a wypełnić wnętrze chciał. Księgi swoje zwał wszytek świat i każde najmniejsze stworzenie, bo w nim dobroć, wszechmocność i bogactwa boskie poznać i wyczytać mógł. Żywność sobie wyrabiał, nigdy przed zachodem słońca nie jadł. Chleba i wody miernie używał. Drugdy aż do czwartego dnia pokarmu cielesnego czekał, gorącym sercem Boga miłując, nieprzestanną modlitwę czynił. Gdy się w takiej szkole młodzieniec święty ćwiczył, oburzył na się srogość nieprzyjaciół dusznych, którzy go od tego przedsięwzięcia chytremi i rozmaitemi pokusami oderwać chcieli. Naprzód myśl jego targać poczęli tym, co już był opuścił, to jest bogatą majętnością, sieroctwem sieroty małej, zacnością rodu, sławą, pokarmy rozkosznymi. Co czynisz, mówiąc młody, a urodziwy pachołku? Szkoda twej urody i szlachectwa, trudnyś żywot zaczął, ciało twoje tej zbroje nie znosi. Wróć się, a zażyj tego, coć Bóg dał. A on na te słowa, jak słup niewzruszony, żywotem i męką się Pana Jezusa bronił, obietnicami się jego pewnymi cieszył. A jako tarczą od tych strzał, wiarą się świętą zakładał. Tak, że go tym nigdy zranić, a osłabić nie mogli. Począł zaś z innej się strony kusić, wielkie nań, a nieznośne cielesne żądze i zapalenia miecąc, tak we śnie, jako i na jawi, iż pokoju nigdy nie miał. Lecz postami i przekładaniem srogich mąk piekielnych i końcem i rozsypaniem w proch ciała swego, mocnie takie myśli odganiał i z zelżywością nieprzyjaciela odprawował. I tym dalej na większą się pustynią udawał, z której chcąc go na koniec mocą czart wygnać, widząc się być od młodzieńca podeptanym, z wielkim wojskiem widomie na jego chałupkę uderzył i tak go srodze zbił na ciele, iż za martwego kilka dni leżał. Aż ten, który mu jeść nosił, po kilku dniu przyszedłszy, mając go za umarłego, do wsi go doniósł i o pogrzebie myślił. Antoni, w nocy k sobie przyszedłszy, prosił towarzysza, iż sam chodzić prze one srogie rany nie mógł,
aby go cicho, nie budząc nikogo, zarazem na jego miejsce odniósł. Aby nieprzyjaciel pociechy nie miał, a z placu mu ni jednym krokiem nie ustępował. Gdzie się wróciwszy, potykać się z nim jeszcze chciał i na rękę go wyzywał. I uczynił czart nań ostatni najazd, zebrawszy się z towarzystwem i z wojskiem w osobie rozmaitych bestii, lwów, niedźwiedziów, wilków, wieprzów, psów i byków i innych srogich zwierzów. Na onę jego chałupkę uderzył, którą rozproszywszy straszyć go ryki onych sprośnych bestii i przymierzeniem rozmaitych śmierci począł. A on, acz przeonem boleść cielesną zbity, ciężko stękał i podnieść się nie mógł, wszakże sercem wielkim nieustraszony na ono wojsko wołał. Znać, iż mocy i siły nie macie, wszak jeden z was mógłby mnie jako jednego robaczka pożrzeć. Jeszcze na mnie twarzy niemych i nierozumnych używacie, znać i żeście i od bestii jej podlejszy. Jeśli od Boga mego moc nam jedana wam jest, otom jest, zgubcie, zatraćcie, czyńcie, co wam kazano, ja wam nie ustąpię. A wiem, iż mi nic uczynić bez wolei Pana mego nie możecie. Próżno się kusicie. Znak Krzyża Świętego, a wiara w Pana naszego Jezusa Chrystusa, mocnym mi, a niedobytym przeciw wam murem jest. Zatem, jako ćma od słońca i proch od wiatru, nieprzyjaciele się rozproszyli i uciekli, a światłość go wielka z nieba nawiedziła, i chałupka jego wcale stanęła. I bacząc Pana Jezusa przytomnego, głęboko wzdychając, rzekł: Gdzieżeś był, miły Jezu, gdzieżeś był? Czemużeś mnie na przodku nie podpomógł, a nie zleczył ran moich? I usłyszał głos: Był ciem ja tu, Antoni, alem patrzył na męstwo i potkanie twoje. Nie bójże się. Pomocnika zawsze ze mnie mieć będziesz i w sławie cię po wszystkim świecie. To usłyszawszy Antoni, wstał i uczuł się zleczonym i zdrowszym niżli pierwej. I posilony w Bogu swym, jako po wielkim zwycięstwie, z większym męstwem i ufaniem w pomocy boskiej, żywot zaczęty, nic od zwykłych prac nie upuszczając prowadził. Aż gdy miał 35 lat, począł o doskonalszych postępkach w służbie Bożej myślić i na taką się pustynią udać, gdzie by o nim nikt nie wiedział. I jął onego starca, do którego się był na przodku nawrócenia swego udał, prosić, aby z nim na głębszą pustynią poszedł, żeby się od oczu i wiadomości ludzkiej skrywszy, mógł wolniej rzeczy zbawienne obmyślać i sroższą pokutę czynić. Ale on się starością wymawiając, pomóc mu towarzystwa nie chciał. Sam się tedy w imię Pańskie w daleką puszczą udał. Na drodze nie przestał go nieprzyjaciel kusić. Misę srebrną pod oczy mu podrzucił, aby go łakomstwem od zaczętej drogi odwiódł, którą on ujrzawszy, myślić sobie począł: Skąd tu to srebro? Gościńca tedy nie masz. Ptak tu aż wiesz, tylo przechodzi. A jeśli kto rzecz tak wielką upuścił, mógł ją naleźć, wróciwszy się. Twoje to sidła, szatanie, rzecze. Nie zwiedziesz mnie. Miej sobie swoje srebro na potępienie. Co skoro wyrzekł, misa zniknęła. Toż i drugi raz uczynił, gdy bryłę złota ujrzał. Od niego jako od ognia uciekał. Tamtedy na pustyni onej głębokiej, pustki stare pełne wężów i żmijów nalazszy, w nich się zamknął. Towarzysza sobie zjednawszy, aby mu chleba i wody raz w pół roku przynosił. Wężowie i gadzina inna słudze Bożemu postąpili mieszkania, a on towarzysz w pół roku raz z wierzchu mu chleb i wodę spuszczał, z którym i słowa nigdy nie przemówił. Aż przemieszkawszy tam 20 lat, gdy im dalej, tym więcej słynął. I wielki poczet tych, którzy żywota i cnót jego naśladowniki być chcieli, prawie drzwi do niego wyłamowali. Ukazał się na świat tak zdrowej i wdzięcznej, a zupełnej twarzy, jakoby był gdzie w najlepszym chowaniu. I za tym przykładem Pana naszego, poraziwszy siłą jego nieprzyjaciela na puszczy,
Inne ludzie przywodzić począł do ciasnej forty i do onego ścisłego i świątobliwego żywota. W czym Pan Bóg tak mu poszczęścił, iż po tym liczby nie było uczniom jego, które do wzgardy świata tego, do podeptania samego siebie, do opuszczania wielkich majątności, do pokuty, srogości żywota, pokory, cichości i innych doskonałych cnót chrześcijańskich przywodził. Wojny ich z szatanem duchownej jako hetman napilniej nauczał. W czym był mistrz wielki Antoni Święty, umiejąc dobrze duchowne strzały i siatki szatańskie poznawać i w nich inne przestrzegać. Powiadał, iż z żadnym stanem większej nieprzyjaźni nie mają, jako z zakonniki, mnichami i mnieszkami. Na nie, na chytrsze i na subtelniejsze sieci miotają. I na nie, gdy sami nie zmogą, jadowitszych i chytrszych czartów przywodzą. Lecz którzy są pilni modlitwy i powołania swego, jednym je znakiem Krzyża Świętego rozpłoszyć mogą. A drugie, zbytnim niespaniem, wstawaniem i ciała zmordowaniem bez miary, tak oszukawają, że sobie zdrowie zepsowawszy, gdy zaczętego nabożeństwa kończyć nie mogą, albo w rozpacz wpadną, albo wszystko zgoła opuszczą. Powiadał, iż szatan tak jest słaby wiernym, którym Zbawiciel deptać po nim moc dał, że się z niego łacno naśmiać i Krzyżem Świętym prawie go za nos wodzić mogą. A na więcej się boi modlitwy, czucia, postów, cichości, ubóstwa dobrowolnego, wiarowania, próżnej chwały, pokory, gniewu hamowania, miłosierdzia. A nade wszystko czystego serca w miłości Chrystusowej bardzo się lęka. Cuda wielkie czynił, zwłaszcza nad choremi i opętanymi. Miał i ducha prorockiego, iż rzeczy, które się daleko działy, wiedział i braciej drugdy opowiadał. Heretyckim, arianów i manicheuszów towarzystwem tak się brzydził, iż ich do rozmowy nigdy nie przypuścił. Ani im łaskawego nigdy słowa nie dał i twarzy ku nim wesołej nie ukazał. Chyba, żeby które słowo ku ich nawróceniu służyło. Powiadał, iż rozmowa ich jest zguba duszy. Arianów tak nierad widział, iż i z bliska k nim przystąpić nie chciał. Trafiło się, iż jeden Arian do jego klasztoru przyszedł, tając sekty swej, w której wypytany, gdy się otworzyć musiał, zarazem go wygnać kazał, powiadając, iż mowa ich jadem węże przechodzi. Gdy go potwarzyli Arianowie, chlubiąc się im, jakoby z nimi trzymał, słuszną żałością zjęty, ich się takiej śmiałości dziwując, szedł do Aleksandrii, do wszystkiego duchowieństwa i jawnie Ariany swemi usty potępił, powiadając, iż to są przesłańcy antychrystowi. Syn Boży jest jednoistny Ojcu, Bóg prawy, urodzony z Ojca, niestworzony, a Arianowie nic nie są od pogaństwa różni, ponieważ stworzeniu służą, a w Chrystusa wierząc i stworzeniem go czyniąc, bałwochwalstwo jawne stroją, których bluźnierstwem i same się żywioły brzydzą, i wszystko stworzenie przeklina, iż widzi, a oni im, Pana ich, zelżywie równają, przez którego stworzone są. Za tym jego wyznaniem wiele się ludu do Kościoła Bożego przywróciło. Na koniec i pogaństwa wiele, żywotem się jego świętym, do wiary Bożej przywróciło. Tak się był po wszystkim świecie wsławił, iż Konstantyn Wielki i z synmi swemi listy do niego często posyłał, jego się modlitwie zalecając, na które tak im odpisował. Naprzód chwalił ich rozum, iż Chrystusowi służą, potem je upominał, aby sobie i państwu swemu nie dufali, ani się z niego podnosili, ale żeby się ludźmi być znali, a na sędziego Chrystusa, któremu się sprawować i liczbę panowania swego dać mają, oglądali, łaskawość poddanym pokazując i sprawiedliwość czyniąc, ubogim i uciśnionym i sierotom, aby za ojce byli. To było w nim najdziwniejszego, iż będąc na puszczy wychowany, bardzo się ludzkim, rozmownym i łagodnym wszystkim gościom stawił, żadnej pochmurności w sobie nie mając.
Czasu jednego, gdy między bracią nieco rękoma robił, oczy w niebo podniósł i wzdychając i żałość pokazując, na kolana upadł, prosząc, aby taką złość i sprośność Pan Bóg oddalił. I płakał rzewno, łzami się ugasić nie mogąc. Pytać go poczęli, ale mówić przełykanie nie mógł. Ciężkość serdeczna słowa przerywała. Aż mocno zawołał. Lepiej nam było, dzieci miłe, śmiercią się od takiej sprośności wykupić. Wielka się złość i niezbożność ludzka otworzy. Wiara się katolicka roztarga, a ołtarze Boże ludzie bestiom podobni rozmiecą. Widziałem ołtarz Boży wojskiem bestii oblężony i kopytami ich rozsypany i zburzony, a głos Boży mówiący: brzydzą sobie ołtarz mój. Ziściło się widzenie jego we 2 lat, których Arianowie pogaństwo sobie na pomoc biorąc, kościoły katolickie poburzyli, ołtarze sprośności i brzydkości napełnili, krew katolicką rozlali, panienki zakonne pogwałcili, biskupy pobili i powyganiali, naczynie kościelne wybrali. I gorzej niżli, którzy przedtem poganie, wiarę świętą i wszystkę służbę Bożą spustoszyli. Wszakże tenże Pan Bóg, który był to widzenie tak smutne ukazał, pociechy z miłosierdzia swego nie zataił. Temuż świętemu Antoniemu dał znać, jako zasie miał Kościół Boży powstać, a kacerstwo ariańskie zaginąć. Obrócą się, powiada, wężowie w jamy swoje, a wiara święta szerzyć się będzie. Jedno się strzeżcie, abyście się błędy kacerskimi ariańskimi nie pomazali. Mało po tym starosta aleksandryjski Balacius, Arian, tak srodze katoliki dręczył, iż śmiał zakonniki i mniszki jawnie obnażone u pręgierza bić. Do niego Antoni taki list napisał. Widzę nad tobą gniew Boży. Przestań tego nad chrześcijany morderstwa, abyś w gniewie Bożym, który już na cię spaść ma, nie zginął. Przeszedł list, wzgardził i nań plunąwszy na ziemię rzucił i posła zelżył, tak odkazując: niechaj się Antoni swemi mnichami bawi, a niech rozumie, że ja jego rządzeniu nie podległ. Lecz po 5 dniu rękę pańską poznał. Koń, który nad inne zawsze był cichy, zębami go stargał, z niszczegóż się nań rzuciwszy i nogami go tak zbił, że 3. dnia ledwie doczekał. Wszyscy baczyli, iż go ona pomsta Boża, którą mu święty Antoni zagroził, zgubiła, a słowa się świętego ziściły. Umierając i o czasie śmierci swej wiedząc, braciom pilnie upominał, aby wiarę Bogu, którą od przodków i podania apostolskiego wzięli, zachowali, Arianów się i Melecjanów strzegąc, jako nieprzyjaciół Bożych. Wiecie, powiada, jakom się ja heretyki brzydził, i żem z nimi prze ich złą wolą, a uporną z Chrystusem wojnę, łaskawie mówić nie mógł. Przestrzegał ich też, żeby się na chytrościach szatańskich znali, a wiarować się ich umieli. I innymi zbawiennymi słowy, ciesząc ich i ucząc, w pokoju a wesoło ducha Bogu oddał, mając lat 105. Człowiek na pustyni wychowany, a po wszystkim świecie wsławiony, mężny czartów wojownik, takiż jego się imienia, gdy je kto im straszył, po wszystkim Egipcie bali i z ludzi uciekali, wielki mistrz wszystkim do cnoty i miłości boskiej, którego się modlitwie świętej poruczając, chwałę daję Bogu w Trójcy Jedynemu, którego jest sława na wieki. Amen. Obrok duchowny. Ten testament świętego Antoniego około wiarowania i przestrzegania się heretyckich spółków teraz by miał wielkie miejsce, by się czuć katolicy chcieli. Pospolita to była u świętych apostołów i u innych Ducha Bożego pełnych, iż ludzi takich bardzo strzegli. Sam apostoł już nie ludu pospolitemu, który łacniej w ich sidłach uwięznąć może, ale samemu biskupowi, który na takie rzeczy ostrożniejszy był, to rozkazuje. Po 2, powiada,
napominaniu i trzeciego nie czekając, abyś się heretyka wiarował, wiedząc, iż taki przewrócony jest i grzeszy, własnym się swym sumieniem potępiając. I o Janie Świętym Ewangeliście napisał Eusebius, iż do łaźni wszedłszy w Efezie, gdy w niej ujrzał Herynta heretyka, do swych zawołał: wychodźmy stąd, aby się ta łaźnia nie zapadła, w której się myje Herynt, nieprzyjaciel prawdy Bożej. Tegoż sam nauczył Jan Święty, mówiąc: jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie niesie, w dom go nie przyjmujcie i nie pozdrawiajcie go, bo kto go pozdrawia, uczestnikiem jest złośliwych jego uczynków. Także od mistrza swego, Jana Świętego, nauczony Polikarpus, jako pisze Ireneusz, stary doktor, gdy potkał na ulicy Marcjona heretyka, a on mu rzekł: znaj się do mnie, Polikarpie, odpowiedział: znam cię być pierworodnym synem diabelskim. I w Starym Zakonie zakazał Pan Bóg prorokowi swemu z heretyki i od szczepieńcy jeść i pić. I gdy tego w nieroztropności swej odstąpił, lwowi go zabić kazał. Wszakże mym zdaniem to się właśnie o kacermistrzach, nie tylu ministrach, ale innych upornych, a złe jady przeklętej nauki rozsiewających rozumie, iż się ich towarzystwa tak czujno i ostro strzec mamy. Bo takim z nimi pospolitowaniem bliźni się gorszy, tego co oni są, na nas się domniemając, uszy się nasze marzą, bluźnienia Bożego i Kościoła Jego słuchając. Wdajemy się sami w niebezpieczeństwo, w ich sieci i samołówki naglądając. Są bowiem słowa ich, wedle apostoła, jako ciało skancerowane, które się na zarażenie przyległych członków szerzą. W uściech ich Chrystus, Ewangelia i Pismo brzmi, a w skutkach ich fałsz, swowolność i cielesność, na którąśmy z przyrodzenia łaskawi, do wszystkich grzechów drzwi otwarza i do pogaństwa i zaprzenia się Boga wiedzie. Iż się to iści, co o nich w osobie nierządnice ku cudzołóstwu przybranej pismo mówi. Miód z plastru ściekający usta jej i śliczniejsze niżli olej słowa jej, ale koniec jej gorzki jako piołun, a język jej jako ostra strzała i miecz z obu stron siekający. Zakwaszona dzieża ich, prześnice dobrej wiary i świętych obyczajów, kwasem swoim zaraża, a szukanie na oście i cierniu jagód ręce przebada. Tacy widzą dobrze i źle czynią, jako mówi apostoł, a prawdę Bożą tępią i długo się jej sprzeciwiając do onej czartowskiej zakamiałości przychodzą, iż na to wszytkę duszę swoją ważą, aby prawda Boża pod ich nogami poległa, żeby się tylo oni przy swej w rozumie hardości zostać mogli. Co się dotyczy innych pospolitych nieumiejętnością zwiedzionych, a nikogoż nie zarażających heretyków, których się tak wiele namnożyło, iż się sąsiedztwem i towarzystwem ich bawić musim, potrzeba je znosić, a użalenie nad ich upadkiem mieć, wszakże tym prawem. Naprzód, aby ich społeczność najmniej wierze i nabożeństwu naszemu nie szkodziła. Bo inaczej lepiej, jako Pan mówi, i oko, i rękę, i nogę utracić, niżli jakie ubliżenie na zbawieniu z towarzystwa i przyjaźni ludzkiej odnosić. Temu, aby się z dobrego naszego zachowania budowali i do wiary katolickiej wstęp mieli. Bo lepiej by przed nimi kryć niedostatki obyczajów naszych, które mi się od wiary świętej odrażają. Na koniec, abyśmy kwoli przyjaźni ich, żadnej rzeczy nabożeństwu ich i wierze służącej nie czynili. To jest, ani do ich schadzek szli, ani uszu słuchaniem baśni ich nie mazali, ani umarłych ich do grobu prowadzili, ani się w małżeństwo z nimi wdawali, bo to są rzeczy katolikowi od Boga i Kościoła zakazane. I wielki grzech wpada, kto tak wiele dla ich przyjaźni czyni, czego się i dla ojca i matki czynić nie godzi. O czym, zwłaszcza o małżeństwie z heretyki, przy lepszej pogodzie,
szerzej się mówić może.